No cześć! Witam w drugiej części filmiku o ekologicznych środkach czystości. Dzisiaj teorię wykorzystamy w praktyce i pokażę Wam moje sprawdzone przepisy na domowe środki czystości. Tak naprawdę nie oczekujcie niczego spektakularnego, pokażę Wam 3, może 4 sprawdzone przepisy. Ja tak naprawdę jestem w stanie ogarnąć całą chatę za pomocą dwóch środków czystości: sprayu uniwersalnego i pasty sodowej. Nie przedłużając, zapraszam na film! Rozejrzyjcie się, czy w Waszym mieście nie ma sklepów w stylu Zero Waste albo hurtowni chemicznej. Często w takich miejscach można kupić poprodukty do sprzątania do własnych opakowań. Hurtownie znajdziecie wpisując po prostu w Google na przykład soda kalcynowana plus nazwa Waszego miasta. Jeśli nie znajdziecie niczego, pozostaje zamówienie online. Tam również można zrobić zakupy w stylu Less Waste. Na przykład drogeria ekologiczna ma czasami opcję wysyłki półproduktów w słoikach. Link do drogerii pod filmem. Moją podstawą jest pasta czyszcząca. Możecie używać jej tam, gdzie można używać sody oczyszczonej lub kalcynowanej. Jeśli nie wiecie gdzie, to zapraszam do poprzedniego filmiku o zastosowaniu półproduktów. Ja zwykle używam pasty na bazie sody oczyszczonej. Jeśli nie wyhodujemy kilkucentymetrowej warstwy brudu, soda oczyszczona wystarczy. Do trudniejszych zabrudzeń można zamiennie użyć pasty na bazie sody kalcynowanej. Wcześniej przygotowałam sobie mydło w płynie, które odstało poprzednią noc. Wiecie, jak w programach kulinarnych, gdzie wkładają surowe ciasto do piekarnika, wyjmując z niego to wcześniej przygotowane. Mydło w płynie można zrobić na zapas. Pokazuję proporcje na dwie konsystencje. Ja zdecydowanie wolę pastę. Jest wydajniejsza i lepiej się nią czyści zabrudzenia. Druga podstawa – spray. Jeśli nie lubicie zapachu octu, możecie go zabić olejkiem eterycznym lub drugim sposobem, który zaraz pokażę. Jeśli chodzi o ocet zapachowy, to jest metoda dla niecierpliwych, ale ja jej nie próbowałam. Jeśli chcesz przyspieszyć proces, zalej skórki gorącym octem i wówczas odstaw tylko na kilka dni, a nie na kilka tygodni jak w przepisie. Zamiast skórek cytrusów możesz też użyć gałązek drzew iglastych z igłami oczywiście, rozmarynu lub suszonych ziół. Nie bój się eksperymentować. Taki ocet używasz w takich proporcjach z wodą jak spirytusowy z poprzedniego przepisu. Mój patent na kamień. Jeśli jest go dużo, możesz obłożyć przedmiot ściereczkami nasączonymi octem i zostawić na dłużej. Czasami trzeba pomóc kamieniowi zejść, używając czegoś bardziej ściernego, np. ściernej gąbki lub pasty sodowej. Zupełnie opcjonalny, ale miły przepis. Zapewniam, że pochłania zapachy, nie zawiera ftalanów jak aerozole ze sklepów, a alkohol w składzie jest naprawdę niewyczuwalny.
Nadwęglan używam najczęściej do wybielania ściereczek kuchennych. Jak widać, działa. Najlepiej robić to nad wanną, ponieważ aktywny tlen lubi uciekać ze słoika. Jeśli nie wiesz, o co chodzi z aktywnym tlenem, zapraszam do pierwszej części filmiku o półproduktach. Ostatnio zrobiłam eksperyment przetykania odpływu aktywnym tlenem z nadwęglanu. Uwaga! Nigdzie nie znalazłam tej metody, więc jest ona eksperymentalna, ale u mnie zadziałała. Po 3 sesjach odpływ się odetkał. Wiecie, co robić.